Witam jak co dzień w magazynie futbolowej Ligi 6 FLS Weekend. Zobaczmy co w programie. Zaczynamy od gościa FLS, tutaj gość z Ligi A, następnie pod lupą z Ligi B, o drużynie z Ligi C. Między słupkami Liga D, w międzyczasie oczywiście omówienie wydarzeń ligowych w poszczególnych ligach. Następnie rubryka Lubię to szóstki tygodnia oraz nie najlepsze zagrania tygodnia. Tradycyjnie zaczynamy od Ligi A i co? I najpierw posłuchamy Radka, czy najpierw powiemy kilka słów o meczu? Najpierw może posłuchajmy. To posłuchajmy. Witamy z obiektu KS nad Wiśle. Jesteśmy po hicie piątkowego wieczora. TB Edukacja Rafis. Jaki wynik, Radek? No udało nam się wygrać. 3-1. Rozmawiamy z Radkiem Targoszem, kapitanem i organizatorem drużyny TB Edukacja. A jak skomentujesz to spotkanie? Powiem tak, moim zdaniem spotkanie jest, znaczy było takie, jakie zapowiadane było przeze mnie i przez kapitana Rafisu. Dla nas to był chyba taktycznie najtrudniejszy mecz, ponieważ Rafis zagrał właściwie tak samo, jak my gramy. Także to były dwa bardzo podobne style gry i no to widać było po pierwszej połowie, tak? Wynik był remisowy. No a w drugiej, no to wiadomo, no troszkę szczęścia. Prawdę powiedziawszy, troszkę szczęścia mieliśmy więcej dzisiaj od Rafisu i dlatego mamy te swoje 3 punkty. Rafis w pierwszej połowie, mam wrażenie, przeważał. Wy mądrze się broniliście. Natomiast w drugiej połowie chyba Rafis już opadł siła, wykorzystaliście to, co mieliście wykorzystać. To znaczy, ja powiem tak, w pierwszej połowie faktycznie Rafis moim zdaniem był drużyną lepszą. Więcej z gry. Tak, więcej miał z gry, miał więcej sytuacji, zresztą pewnie będzie to potem pokazane na skrótach. Natomiast no nie ukrywam, że też bardzo dobrą robotę w bramce robi na Michał. Po raz kolejny, który rzeczywiście nawet jak tam się przejdzie obrońców, to on jest tą przeszkodą nie do przejścia, co widać było też dzisiaj. Natomiast w drugiej połowie ja myślę, że Rafis nie opadł sił, tylko może inaczej, myśmy mieli troszkę więcej szczęścia. Otworzyła się, wynik się otworzył po bramce Darka. I wtedy, no wiadomo, Rafis już nie miał nic do stracenia, musiał atakować. Natomiast myśmy starali się grać z kontry, zresztą to co gramy. No i wyprowadziliśmy ten wynik na 3-0, tak? Potem ta bramka, uważam, że no, troszkę niepotrzebna, ale sprawiedliwa, przynajmniej honorowa dla Rafisu. Czy to najtrudniejszy przeciwnik, z którym graliście do tej pory? Powiem tak, tak. W tym momencie absolutnie z tych trzech drużyn uważamy w drużynie, że Rafis Bujakowianka i Czyżyny, że ten mecz był właściwie już najtrudniejszym meczem z tej trójki. Ponieważ tak jak mówię, no Rafis gra bardzo podobną piłkę jak my, więc to się dwa takie same style ścierają ze sobą. Mam nadzieję, że w przyszłych meczach będzie już troszeczkę więcej luzu. No brakuje wam punktu do mistrzostwa, prawda? Wygranej generalnie. Teraz gracie z Bujakowianką? Bujakowianką i z Czyżynami. Ale punktu chyba nie, bo jakby tak Czyżyny wygrały. No tak, jakby Czyżyny. A my punkt, no to oni przy naszej wygranej to też będą. W każdym razie no, musicie wygrać z Bujakowianką. Tak, no my o każdy mecz walczymy o 3 punkty. I to kolejne spotkanie, które też traktujecie bardzo poważnie, prawda? Znaczy, wszystkie traktujecie poważnie, oczywiście. Ale to jednak dodatkowy smaczek ma. Od tego pamiętnego sparingu, prawda? Tak, kiedy przegraliśmy z Bujakowianką tak solidnie. Do tej pory cały czas o tym wspominają. Tak jest. Potem był mecz w Pucharze Ligi, gdzie udało nam się z Bujakowianką wygrać. Może troszkę za bardzo uwierzyli, że mogą tak łatwo z nami sobie poradzić. Troszkę inny skład był też oczywiście naszej drużyny w Pucharze Ligi. Natomiast no powiem tak, jeżeli Bujakowianka przyjdzie w pełnym składzie, ja obiecuję ze swojej strony, że jeżeli tylko nie będzie jakiejś kontuzji, też wystawimy najsilniejszy skład, jaki to jest możliwy na ten czas, no bo chłopaki walczą o skład na Mistrzostwa Polski. No nie ukrywajmy, tam też wiadomo, będziemy musieli szachować trochę siłami, bo to będzie jeden dzień i parę meczy do rozegrania. A jest już jakaś taktyka przechodząc do Mistrzostw Polski? Kto będzie grał? Kto zostanie powołany? Myślę, że wszyscy, którzy będą mieli rozegrane minimum spotkań, to będą powołani oczywiście na Mistrzostwa Polski. Natomiast jaką taktykę obierzemy, to myślę, że jeszcze ustalimy to. A będzie jakieś spotkanie w tej sprawie? Będzie spotkanie. Pisałem nawet, że będziemy się dodatkowo motywować. Mam taki jeden pomysł, ale jeszcze chłopakom tego nie sprzedaję. Nie wiem, czy żony ich puszczą i dziewczyny. Czyli jakiś wyjazd integracyjny się szykuje? Z wyjazdem może być gorzej, bo możemy z niego nie wrócić. Ale na pewno jakieś spotkanie w Krakowie. Omówiliśmy ten sezon, już końcówkę tego sezonu, mamy Mistrzostwa Polski ze sobą. No jeszcze sezon jesień 2014 nam został przed nami. Zdradziłeś w wywiadzie, że szykuje się jakiś ciekawy transfer. Czy jesteś w stanie jakiegoś rąbka tajemnicy? Na razie nie, ale chciałem zdementować, tam chyba jeden jakiś padł, że to ma być Karwan z Foyd Mediki, to dementuję, że to na pewno nie on.
Radek, no i taka humorystyczna sytuacja na sam koniec, kołowrotek transferowy. Cały czas przewija się ten użytkownik. Jak ty skomentujesz, jak w ogóle podchodzisz do tego tematu? To znaczy, mnie się bardzo podoba, że ktoś jest zainteresowany naszą drużyną. W szkole u nas w TB Edukacji, no wszyscy wiedzą, widzą puchary, więc wiadomo, że żyją też tą drużyną, no bo skoro żyje dyrektor oddziału, no to musi żyć i cała społeczność naszej szkoły. Powiem tak, no ja się cieszę, no póki nam kibicuje, w ogóle pozdrawiam serdecznie, Kołowrotka i Kolowrotka, tak, bo to są już dwa takie. Natomiast no chciałem powiedzieć, no nie jestem to ja, no zdementować. Dementujemy te pogłoski. Nie będę sobie sam odpowiadał na swoje posty, no bo to byłoby trochę nie Radku, nie jakieś świętowanie dzisiaj delikatne, czy? Nie świętujemy, poświętujemy sobie jak czyli już, każdy ma rozpoczęty trening, każdy do domu, będzie telefon o 22 do każdego zawodnika, czy jest już w domu? Nie, myślę, że aż tak źle to tak nie będzie, u nas nie ma takiej surowej dyscypliny, ale myślę, że to ja nie muszę dzwonić, to znaczy, że żony i dziewczyny podzwonią, tak, gdzie są ich mężowie albo chłopaki. Dziękuję za rozmowę, nie zatrzymujecie, no i powodzenia w następnych meczach. Również dzięki serdeczne i wszystkiego dobrego życzę. Niewątpliwie kapitan Edukacji zadowolony po tym zwycięstwie, jak sam stwierdził, ja też przyznaję, bo oglądałem mecz na żywo. Rafis to najtrudniejszy przeciwnik, z którym TB Edukacja mierzyła się do tej pory w lidze A. No i wydaje się, że już są na ostatniej prostej gracze Edukacji do zdobycia kolejnego mistrzostwa. No i przeciwnik, który nie leżał w Edukacji, bo to pierwsze zwycięstwo w trzecim meczu dopiero tej drużyny nad Rafisem, więc no, chyba najważniejszy krok w kierunku mistrzostwa wykonany. Teraz wystarczy wygrać jedno z dwóch spotkań i Edukacja będzie mistrzem. No może oczywiście tam scenariuszy być kilka, czyżyny wystarczy, że też stracą punkty i wtedy już Edukacja będzie mistrzem, natomiast no, zwycięstwo jedno gwarantuje tej drużynie mistrzostwo. Ciężkie mecze, bo Bujakowianka i czyżyny, ale myślę, że Rafis, skoro był ostatnio w niezłej formie, a nie sprostał, no to myślę, że TB Edukacja poradzi. Zagrał dobre spotkanie, zawodnicy Rafisu cieszyli się, ale gratulowali sobie gry i byli zadowoleni z gry. No ale stwierdzili, że no po prostu TB Edukacja była mocniejsza i no TB Edukacja też pokazuje w tym sezonie, że nie ma na nią siły. Rafis grał w tym tygodniu w kratkę, bo on przystępował do tego meczu po zwycięstwie nad CA Sharks. Zresztą TB Edukacja też wcześniej wygrała z Piometem do zera, pewnie i wysoko. Więc Rafis odrabiał w meczu z CA Sharks straty z 0-3 do 4-3. Ostatecznie wygrał, natomiast z Edukacją no, uległ. Dwa razy przegrał w tym tygodniu Piomet, właśnie ze wspomnianą Edukacją, potem po ciężkim boju z czyżynami. Mimo, że grał bez podstawowych zawodników zawieszonych za kartki, także bez żadnego z czterech bramkarzy z czyżynami nawiązał walkę, przegrał tylko różnicą jednego gola. No ale jednak dwie porażki Piometu, więc nieudany tydzień dla tego zespołu. Wygrywały zespoły Dzidy w przód, czyżyn właśnie z Piometem. Ciekawe zwycięstwo Klepy Team z DTW Galacticos, tak. Pierwsza połowa zdecydowanie dla DTW. Jak zobaczymy w tabeli, no to DTW to jest możliwy kandydat do spadku. To już od dłuższego czasu mówiło się o tym, że drużyna musi walczyć o utrzymanie. Tutaj po 5 minutach prowadziła z Klepą 2-0, dyktowała warunki gry. No, a w drugiej połowie coś się stało takiego, że Klepa szybko odrobiła straty, wyszła na prowadzenie, no i ostatecznie wygrała. Mówiliśmy o rekinach, oni ważny mecz wygrali w piątek z Gladiatorami. Tak. No, Gladiatorzy... I wydaje się, że już się uratowali spokojnie, teraz końcówkę sezonu dograją, natomiast Gladiatorzy muszą walczyć o no już są, utrzymanie. Już są jedną nogą tak naprawdę. No jedną nogą są, natomiast no, jeszcze jakieś szanse mają, natomiast no, szanse są to niewielkie. Bujakowianka wygrała z Teglasem, no i zachowuje jakby miejsce na podium, liczy się dalej w walce o to miejsce, natomiast musi uważać ciągle na ten Rafis, bo wiemy, że Bujakowianka zagra z Edukacją. Można przypuszczać, biorąc pod uwagę formę Edukacji, że jednak ten mecz przegra, no i wtedy Rafis ciągle może liczyć na ten brązowy medal. Zgadza się dokładnie. Liga B przed nami i tutaj zapraszamy na materiał Pod Lupą. Tak, Pod Lupą mecz Kalinek z Delta Dębica. O tyle istotny, że rozmawialiśmy przed meczem z kapitanem Delty Dębicy Konradem Skrockim, no i najprawdopodobniej jest to jeden albo ostatni mecz, albo jeden z nielicznych w najbliższym czasie, bo Konrad przeprowadza się już na stałe do Dębicy i no w Krakowie albo nie będzie go, albo będzie raz na jakiś czas. Także zobaczmy, jak przebiegał ten ostatni mecz Konrada w FLS-ie. Thank you.
Gramy! Konrad strzelił bramkę w tym spotkaniu, więc no to udane pożegnanie, można powiedzieć. Drużyna wygrała. No i Delta Dębica właśnie, tak jak ostatnio pokazuje, no że zasługuje na pozostanie w miejsce w Lidze B1. I tak naprawdę, gdyby te wyniki przyszły z początkiem sezonu, to ta drużyna mogłaby być w czołówce tabeli, a nie w środku. No tak, można powiedzieć, że Konrad zostawia drużynę w dobrej kondycji, w dobrej formie, bo zespół ten ostatnio prezentuje się znakomicie i tutaj można powiedzieć, że to jest taka, dwie drużyny w odwrotny sposób sezon zaczynały i kończą, bo Kajnek dobrze zaczął, a teraz dołuje, natomiast Dębica odnosi teraz kolejne zwycięstwa, więc na pewno dobra forma dębiczan. No i jak rozmawiałem z Konradem, no to raczej nie ma zagrożenia dla istnienia drużyny. Mówi, że skład jest stabilny, kilka tych 10 osób z reguły na meczach jest, także tutaj myślę, że Dębica też w kolejnych sezonach będzie występować. No i jeśli mówimy o Lidze B1, no to należy wspomnieć o zwycięstwie Amber Gol i świetnej dyspozycji Piątka, który tak, no, chyba w 10 minut strzelił 9 goli. Niesamowite. Tam nie dość, że dużo, to jeszcze w krótkich odstępach czasu te bramki strzelał. Zdecydowanie wygrała też drużyna 34. Wygrywały do zera zespoły Darmatu i Geozenitu. Ciekawy mecz na Konkonzon, Exalo Bruta, remis 6-6. W ostatnich sekundach meczu zapewne no tak naprawdę. No i Exalo było
dość osłabionym składzie. No i to się okazuje, że tutaj w miejsce na podium może ten remis kosztować. Niesamowita forma Walaska. Tak, no i ostatni jeszcze mecz wygrał Skawmar z Interem. No i tutaj Inter znowu przegrał, ale miał momenty, w których rywalizował jak równy z równym ze Skawmarem. Liga B2 przed nami, no i tutaj najważniejszy mecz, no to wydaje się, że był Drink Team Krakem. Tak, Drink Team Krakem pewnie wygrany różnicą 6 goli przez Drink Team, natomiast jeśli przypomnimy sobie mecz z Aerodynamiką Nocnika, no to zupełnie inny przebieg do przerwy 0-0. Mecz wyrównany, obie drużyny miały sporo okazji. No i dopiero w drugiej połowie, tak gdzieś mniej więcej od 35 czy 33 minuty od pierwszego gola Drink Teamu, no to już dominacja, bramka za bramką, no i tylko honorowy gol Krakhemu. Natomiast, no tak jak mówię, to był trochę inny mecz niż z Aerodynamiką. Na pewno dla Drink Teamu dużo trudniejszy, co zresztą było widać po reakcjach zawodników Drinków po strzelonych golach, że ta radość była jednak zdecydowanie większa. No i wydaje się, że niestety, ale Krakhem tą porażką zaprzepaścił szansę na awans i ta drużyna ani nie zajmie ani pierwszego, ani drugiego miejsca w tabeli. Grały Mazatak jeszcze? Masowi wygrali pewnie za Wistem i tutaj to jest jeszcze rywal Drink Teamu, który tak, może im przeszkodzić w walce o mistrzowski tytuł, więc Masowi wygrali. No dla Masowych to będzie mecz o wszystko tak naprawdę. No. Tak, Omega Projekt w tym tygodniu wysoko przegrała mimo prowadzenia 3-0 z Aerodynamiką Nocnika, więc też wydaje się, że o tytuł nie powalczy, więc chyba Mas i Drink Team w tym momencie to są dwie drużyny, które między sobą rozstrzygną losy tytułu. No chyba, że jeszcze Aerodynamika będzie wygrywać do końca. Wiemy, że mamy łatwy terminarz i tam, biorąc pod uwagę straty punktów albo Drinków, albo Masowych, no to jeszcze Aerodynamika może o awans powalczyć. Mieliśmy ciekawy remis meczu na dole tabeli Solar Twinezini 3-3. W głównej mierze dzięki, można powiedzieć, bramkarzom. Tak, no wiemy, że tam nie byli to podstawowi bramkarze, tak, tak. Więc to niejako jest usprawiedliwienie. Wygrali pewnie swój mecz Piraci z Aplą 8-5. Apla się starała, przyszła w tym momencie, miała jednego rezerwowego, choć też obie drużyny zaczęły w sześcioosobowych składach. Nie ma lipy, wygrało z Furią Rocha i uratowało się już chyba przed spadkiem. Wygrała Brygada Kryzys z Ożyrafą. Ciekawy mecz. Ciekawy mecz, ciekawe spotkanie. Powrót Cebuli, warto odnotować go w ostatniej minucie, no ale punktów dla Żyrafy nie uratował. Kolejny magazyn, jesteśmy w trakcie magazynu, ale kolejny materiał przed nami, tym razem z Ligi C i C2 i jest to materiał o drużynie z kim, no to zobaczcie sami. Część naszego składu w poprzednich sezonach występowała pod szyldem ZIP składu. Na pewno ta gra nie układała się po ich myśli, więc myślę, że chcieli to zmienić. Zaczęli od nazwy, poprzez skład, taktykę, no i myślę, że stąd wiktoria. Szkoda tylko, że ta nazwa nie sprzyja naszym wynikom w tym sezonie. Większa część chłopaków na pewno ze studiów, pochodzą z Nowego Sącza, także ze swoich rodzinnych stron, a reszta chłopaków przypadkowo poprzez ogłoszenie na głównej stronie FLS potrzebowali zawodników, stąd też ja się wziąłem w tej drużynie. I myślę, że większość chłopaków tak samo. Przed tym sezonem pozyskaliśmy sponsora, tak jak widzimy pizzerię pod Górską, w której pracuje dwóch naszych zawodników. A jeśli chodzi o kolor, to na pewno pasuje do naszej szalonej gry w tym sezonie. Na pewno szybki kontratak, gdyż jak wiadomo mamy szybkich zawodników z przodu. I przeważnie po kontratakach zdobywamy w tym sezonie bramki. Na pewno obrona. Jesteśmy drużyną, jedną z tych, która w lidze traci najwięcej goli. Także to jest nasz główny mankament. No i nad tym musimy pracować. To na pewno mecz z końcówki poprzedniego sezonu z Izisem, gdzie nie byliśmy stawiani w roli faworyta. A dzięki dwóm bramkom w końcówce wygraliśmy to spotkanie 4-3. I praktycznie zamknęliśmy Izisowi drogę do awansu do Ligi B, a sobie zapewniliśmy spokojne utrzymanie. Na tą chwilę no, nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale w przyszłym sezonie będziemy chcieli powalczyć o coś więcej. Myślę, że skład może ulec troszkę zmianie, gdyż chcemy powalczyć o coś więcej niż utrzymanie.
Także no, naszym celem głównym jest na pewno lepsza gra i lepszy wynik. Jeśli jesteśmy już przy Wiktorii, no to ja myślałem, że po tym zwycięstwie nad Deltą skład ta drużyna pójdzie w górę tabeli, natomiast w tym tygodniu no niestety, ale dwie porażki. No dwie porażki, ale trafili na wymagających rywali, którzy biją się o mistrzostwo ligi, Pastuchy, AKS Kabaret, więc no tutaj jednak no zdecydowanie klasę te drużyny pokazały. Wiktoria straciła dwucyfrową liczbę goli w obu tych meczach, więc przegrała zasłużenie. No Pastuchy wygrały i z Wiktorią, i też wcześniej triumf z Kraków, więc udany tydzień tej drużyny, dwa zwycięstwa. Udany tydzień także Etanolu. Też dwa zwycięstwa, między innymi z Meteorem Kraków, zwycięstwo 7-0 pewne, więc Meteor... Dla którego będzie to nieudany znowu. Tak, no nieudany tydzień. Meteor myślę, że w tym momencie stracił już szansę na podium, bo on ma dużą liczbę meczów rozegranych, a mniej już punktów od choćby Pastuchów, tak więc chyba ten udany sezon, trzeba powiedzieć, tak czy inaczej, tak, udany sezon skończy się jednak chyba bez medalu. No ponadto wygrała Delta Squad, Rocket Fuel, Drewnleś, czyli drużyny, które raczej do udanych tego sezonu nie zaliczą. No tylko natomiast... co ma powiedzieć Lokomotiv w takim razie? No Lokomotiv tak, no to jest zatrważające, co się stało tą drużyną. Zaczął spotkanie bardzo dobrze, prowadził 2-0 po 9 minutach, a tymczasem... Był Krzysiek Rapa, Tadio Sumara i... Natomiast widać było, takie odniosłem wrażenie, przygotowując skrót z tego meczu Lokomotivu, że akurat Sumara był w bardzo dobrej formie tego dnia. Miał dwie bramki, dwie asysty i rzeczywiście no, brał na siebie ciężar. Pewnie, natomiast nie wystarczyło to do choćby zremisowania z szóstką Wejdera, więc Drewnleś z kolei ma powody do radości. No i Gramy Swoje też wygrało. No i to wygrało dość zdecydowanie. W tym tygodniu 6-0 za AFC Canarinhos i to też jest chyba niespodzianka, bo w ograniczonym składzie. A tylko 6-osobowym tak naprawdę. Na mecz. Zgadza się. Liga C1 w tym momencie, tutaj trzeba na wyróżnienie zasługuje forma PGD, drużyna, która na początku pikowała w dół zdecydowanie, no w tym momencie to już jest kolejne zwycięstwo z rzędu. No i ta drużyna wydaje się, że już jest spokojna. Mówiliśmy o tym, że w lidze C2 dwa razy wygrały Etanol, Pastuchy, czy też AKS Kabaret, też dwa zwycięstwa. Tak, w lidze C1 dwa zwycięstwa odniosło między innymi właśnie PGD. Tak. Ważne zwycięstwa było z Buczes i Spartanem, czyli zespołami, które bronią się przed spadkiem, więc PGD się uratowało, już jest bezpieczne w środku stawki. No wygrała dwa razy też Rzymła. Mecz z Polską Misją Szkoleniową, czyli ten mecz, który mówiliśmy, że może być języczkiem uwagi w walce o mistrzostwo, no to też zwycięstwo do zera. Tak. Jednostronne widowisko. No Rzymła dwukrotnie do zera w tym tygodniu wygrała. No i Rzymła cieszy się już z awansu. Pytanie tylko z którego miejsca. Postawa w defensywie imponuje, bo to jest kolejny mecz, dwa mecze z czystym kątem, średnia goli poniżej jednego na mecz, także 9 bramek w tym momencie straconych, więc to jest naprawdę imponujące. Polska Misja Szkoleniowa odbiła się w meczu z Joy Roger. Joy Roger grało w 5-osobowym składzie, nie sprostało, Myśl wygrała 10-0. Wygrał Płaszów, potwierdza wysoką formę, męczyła się z Motulem Salwa. Nie był to łatwy ciekawe mecz dla tej drużyny. Motul grał, no można powiedzieć, w swoim stylu, nie silił się na jakieś kombinacyjne rozegrania, ale grał bardzo prosty i skuteczny futbol, tylko 3-2 Salwa wygrała. No i zwycięstwo UPM na 2 Posiano. Czy do dwóch, no to też jest taki mecz, zapowiadał się dosyć ciekawie, bo te obie drużyny grały w kratkę. Tak, Valpociano wygrywało już 1-0, potem przegrywało 2-1, 3-1, 3-2, no ale nie starczyło czasu, żeby odrobić. Tak, no i UPM wygrało, natomiast no, jest jakby drużyną środka tabeli już w tym momencie, mimo udanego początku. W lidze C3 wygrywali faworyci, bo zarówno wygrał Sanctim, wygrał Isis, no i te dwie drużyny raczej są pewne awansu. Ciekawe pierwsze punkty Delphi zdobyło. Ciekawy mecz to był z Los Piwones. Delphi grało bardzo dobrze, prowadziło 2-0. Los Piwones obudzili się tak naprawdę w ostatnich 5 minutach i to okazało się wystarczające do tego, żeby zremisować, uratować punkt w meczu z Delphi. Natomiast nie był to jedyny remis. Mieliśmy także remisy w meczu AS Romy, Baterii Energy i Husaria Niezniszczalni. I te mecze przebiegały w bardzo podobny sposób. Jedna drużyna do przerwy prowadziła 3-1. A w drugiej połowie, no drugi zespół odrabiał straty, AS Romy w pierwszej połowie z Bateriami przegrywały, potem w drugiej połowie przejęły jakby kontrolę na spotkaniu, to Baterie musiały ratować remis, natomiast no Niezniszczalni z Husarią przegrywali na 2-3 minuty przed końcem 4-2, no i dwa rzuty wolne zapewniły Niezniszczalnym remis 4-4, a wiemy, że te drużyny walczą o trzecie miejsce, więc zgadza się. Obie straciły 2 punkty, a nie zyskały 1. Zgadza się, wysokie zwycięstwo Dumy Katalonii, 20-3 nad ISTV Sport.
dzielił i rządził klęk w tej drużynie. Porta wygrywa też wygrywa Porta, natomiast tutaj ciekawa historia, bo to najpierw Kukiz było jakby stroną dyktującą warunki gry. Sytuacja odwróciła się w drugiej połowie meczu. Porta przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Jeszcze w dodatku czerwoną kartkę otrzymał bramkarz Kukiz. No i potem już ten mecz zmierzał do spokojnego zwycięstwa Porty i skończyło się 12-4. Liga D1 w tym momencie i tak jak przy poprzednich ligach, część drużyn rozgrywała podwójnie swoje mecze i tak jak tutaj Rzezimieszki dwa razy tak, wygrywają. Rozgrywał też dwukrotnie mecz Geozenit B. Przy okazji pierwszego meczu obserwowaliśmy bramkarza Piotra Mazele, także zapraszamy na materiał najpierw między słupkami, a potem omówimy sobie wydarzenia w Lidze D. Piotr Mazela, najlepszy bramkarz minionego sezonu. Jak twoim zdaniem zaprezentował się w tym spotkaniu? W tym akurat spotkaniu chyba nie miał aż tak dużo pracy. Akurat chyba okazało się, że ciekawiej byłoby w tym drugim spotkaniu. Tam wydaje mi się, fair play chyba miał więcej pracy. Natomiast no ogólnie rzecz biorąc, myślę, takie że... Takie krewki bramkarz, prawda? Tak, myślę, że on zaczynał sezon w Lidze B. To potem została roszada dokonana. Natomiast wiemy, że ratował m.in. Punkty w meczu z Homebroker, tak, w świetnej formie, więc myślę, że utrzymuje dyspozycję z poprzedniego sezonu, kiedy był najlepszym bramkarzem Ligi C3. No i Geozenit B w tym tygodniu wygrał dwukrotnie, no i zbliża się do miejsca premiowanego awansem. W tym momencie rzeczywiście jest to poważny gracz w tej walce o to czwarte miejsce, które daje awans z Ligi D1. Wygrywają nawijacze, wygrywa Olipra, czyli zespoły, które raczej awansują z Ligi D do Ligi C. No i najprawdopodobniej zajmą pierwsze dwa miejsca, bo tak to w tym momencie się układa, że Olipra prezentuje najrówniejszą formę za plecami nawijaczy. Nawijacze wiadomo, że kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Tak, bez konkurencji nie w tym momencie. Stracił punkty Homebroker, który zremisował z Frytkami. Szalony mecz, bardzo emocjonujący. No i zacząłeś mówić o Rzezimieszkach, oni dwukrotnie w tym tygodniu wygrali. No i
strzelając też dużą liczbę goli, także trzeba powiedzieć, że od kilku już meczów ten zespół w bardzo wysokiej dyspozycji. On też nawet zbliżył się właśnie do tych miejsc czołowych, do tej czołowej czwórki. Czy uda się awansować? No będzie bardzo ciężko, bo jednak strata do choćby tych właśnie tego czwartego miejsca jest. Natomiast no i tak, biorąc pod uwagę początek sezonu, no to ostatnio znakomita forma Rzezimieszku. No i trzeba odnotować zwycięstwo bez 9 Salvator w takim historycznym meczu. No tak, szósty mecz w tej rywalizacji tych zespołów. Akurat tak się składało, że te drużyny cały czas ze sobą gdzieś się spotykały. No i bilans znakomity. No tak, klasyk, bo to jedna z bogatszych spotkania rywalizacja w FLS-ie. No i bilans dla Bezdziwień znakomity, 5 zwycięstw, no i teraz zwycięstwo 9-0, no to jednak tym bardziej cieszy. Szacunek UBS no ostatnio spuścił z tonu. Liga D2 na zakończenie części poświęconej minionemu tygodniowi w rozgrywkach. No i tutaj na pierwszy rzut remis Drinków Remis z Pelikanami 5-5. No i tutaj trzeba chwalić tylko i wyłącznie dla Pelikanów, bo przegrywali w tym spotkaniu 5-1. No i wydawało się, że wszystko jest już jasne, a tymczasem zawodnicy w granatowych koszulkach broni nie złożyli, doprowadzili do remisu 5-5. No i dla Drinków to jest no, kosztowny remis pod względem. No kosztowny, bo możliwe, że ten awans będą musieli z Blumenami walczyć, a tak naprawdę mogli go sobie... Awans tutaj jest dwie drużyny, tak? Więc Cinema już praktycznie stracili kontakt punktowy. Tak, natomiast będą musieli walczyć o... W tym momencie nie wiadomo, czy nawet to trzecie miejsce zajmą. No tak, natomiast no, dalej jakby są faworytem do tego trzeciego miejsca. Wiemy, że bezpośredni mecz z Blumenami jeden wygrali, więc w drugim też pewnie będą faworytami. Blumeni raczej czwarte miejsce sobie zagwarantowali dzięki zwycięstwu nad Partner Poloń, choć ciągle jeszcze muszą uważać na Brejnikom. Tam jest przewaga 6 punktów, 3 mecze do końca i jest jeszcze bezpośredni mecz, także ten następny mecz Blumenów z Brejnik będzie kluczowy pod kątem zajęcia czwartej lokaty. Wygrało Oświecenia. To już standardowo, choć Oreo nie zaprezentowało się źle, początek nawet udany, nawet zawodnicy w czarnych koszulkach wyszli na prowadzenie. No i po zaciętym meczu Cinema City wygrało z Brainy Com Team. Pamiętamy, że to jest drugie zwycięstwo Cinema z Brainy. Pierwszy mecz także był zacięty, natomiast Cinema grało w tym meczu bez węża, więc być może to spowodowało, że ten mecz był taki zacięty. Zostawiamy za sobą rozgrywki ligowe, w tym momencie przechodzimy do internetu i na portal Facebook. Rubryka Lubię To, zapraszamy. No i zaczynamy od Drinków. Tak, no Drinki można powiedzieć, że obalają mity w lidze B2, tak. Bo ostatnio szczycili się tym, że Aerodynamika Nocnika nie przegrała tak wysoko jak właśnie z Drinkami, czy też nie straciła tak dużej liczby goli. Tutaj kolejna ciekawostka, Marek Rapacz nie strzelił gola po raz pierwszy od ponad roku. Tak. Od 27 meczów ten zawodnik strzelał regularnie bramki, no i tutaj informacja właśnie na tym, że od 10 maja minionego roku co zawsze przynajmniej jednego gola strzelał. No tutaj też warto odnotować, że Karol Sieland swoją serię z bramkową kontynuuje, bo on w tym meczu strzelił bramkę i w każdym meczu w FLS-ie, w którym grał, wpisywał się na listę strzelców. To imponująca forma. Mówiliśmy w lidze C3 o tej rywalizacji Husarii, aby zająć trzecie miejsce w lidze. No i właśnie Husaria pisze o meczu z Niezniszczalnymi, który zakończył się remisem, że mecz był bardzo zacięty i sędzia często musiał sięgać po gwizdek. Usłyszał wiele ciepłych słów od zawodników obu drużyn, ale tym razem obyło się bez kartek. To fajnie, jak sędzia ciepłe słowa słyszy, prawda? Rzeczywiście było ciepłe, no to fajnie. Myślę, że jednak trochę ironii tu jest. Jest pewnie trochę ironii, natomiast tak jak tutaj mówiliśmy też, 4-4. No ale to była, obydwie drużyny wiedziały, o co grają, tak? Więc zdajemy sobie wszyscy sprawę, że niestety, ale gramy w piłkę nożną, a nie w szachy, więc o ile to wszystko jest toczone jeszcze w fair atmosferze, no to nie ma żadnego problemu. No to było się bez kartek, więc widać, że pewne granice nie zostały przekroczone i całe szczęście. Było wszystko w porządku, 4-4, tak jak mówiliśmy, remis raczej nie zadowala. A nie jeden, ani drugi. AKS, tutaj wędrujemy na profil AKS, zawsze ciekawie. Lokomotywa została zatrzymana, bardzo ważne i pewne zwycięstwo AKS, pomimo meczu rozgrywanego w tropikalnych warunkach, które wymuszały odpowiednie szafowanie siłami. Ciekawe, kto szafował tymi siłami, czy pan Maciej Kopeć jako kapitan, czy kto inny? No podejrzewam, że każdy musiał coś tam planować, kiedy sprint wykonać, kiedy nie, no bo teraz rzeczywiście pogoda już teraz... Deszcz nie sprzyjająca, gorąco nie... Pogoda nie sprzyja do gry w piłkę, mówiąc klasyka. Coraz cieplej jeszcze o tej... Kto to widział grać o 19 w takiej temperaturze? Jeszcze jest czasami upalnie. Natomiast rzeczywiście może tych sił zabraknąć.
Nawet wiemy, że niektórzy po 10 minutach w niektórych meczach ligi B1 mówili, że już nie mają sił, to tak i pstryczek, kamyczek do ogródka Vitorii Kraków. Tam dosyć zawodnicy szybko padali jak muchy po grze w upale. Wędrujemy na profil Rzymu Siermięgi. O wyniku informujemy dopiero teraz, bo byliśmy zajęci oblewaniem awansu do ligi B. Szóste czyste konto w tym sezonie, mnóstwo zepsutych sytuacji, kolejna pewna wygrana. Gratulujemy Rzymu awansu. No i ja rozmawiałem w wywiadzie po meczu z Arielem Labzikiem, no i rzeczywiście zawodnicy tej drużyny Rzymu i Siermięgi planowali wyjście na miasto, więc... No pytanie, czy nie oblewali zbyt intensywnie, bo jeszcze losy mistrzostwa nie są rozstrzygnięte. Mecz został z Motulem Kraków, między innymi Motul pokazał salwą, że no, napsuć krwi trochę może. Tak, no a Ariel Labzik mówił właśnie, że w zeszłym sezonie z tym Motulem to męczyli się niemiłosiernie na kompozą. No właśnie, więc pytanie, to jest ciekawe, nie no. Za wcześnie oblewanie, no, awans wiadomo zapewniony, a nie wolno zapominać, że jeszcze mistrzostwa nie zdobyła i trzeba... Niezbyt hucznie. No właśnie. No zobaczymy. No i Brygada Kryzys, dawno nie odwiedzaliśmy tego fanpage'a. Kolejny mecz stoczą z Piratami z Karaibów, przeciwko którym mierzyli się w zeszłym sezonie, wygrali okazale 16-5. Myślę, że w tym sezonie jednak tak wysoko, tak wysoko nie będzie. Tak wysoko nie będzie. Tym bardziej, że to jest mecz 6 i 7 drużyny, jak wskazują, więc powinno być ciekawe. No, Piraci myślę, że tak wysoko się nie dadzą pokonać i oni będą żądni rewanżu. W tym sezonie grają bardzo dobrze, choć ostatnio problemy z bramkarzem, brak tego bramkarza i ta kadra już może nie jest aż tak mocna jak na początku sezonu. No ale jednak ciągle forma jest niezła, więc no, Brygada musi się nastawić raczej na cięższy pojedynek. Przed nami szóstki tygodnia. I nie najlepsze zagrania tygodnia na zakończenie magazynu. Zaczynamy od najlepszego. No najlepszego zagrania. Dawno nie widzieliśmy takiej bramki w FLS-ie. No, oczywiście Robert Dąbrowski i tutaj to jak w jaki sposób zabawił się z obrońcą Grakhemu, także bramkarzem. Nie bramkarzem, potem, bramkarz dwa razy siadał na potem Kocinka, no to jest mistrzostwo świata. Zresztą no, wskazuje choćby na to liczba polubień na naszym fanpage'u. Tak. Na piątkowej lidze dało się słyszeć, że ktokolwiek nie przychodził z drużyn, które rozgrywały swoje mecze, to tylko pierwsze pytanie. Widziałeś bramkę Tychana? Więc no, rzeczywiście zrobiło to furorę, ale no, bramka naprawdę, no, stadiony świata. Tak, natomiast nie było to jedyne efektowne zagrania. W tym tygodniu mieliśmy spory problem, co wybrać i tych zagrań było sporo. Wybraliśmy zagranie jednego z bohaterów tego tygodnia, Piątka Zambergo, w sposób jaki też, no, można powiedzieć, zabawił się z obroną drużyny Oni. No i skierował piętą piłkę do bramki. Też bardzo ciekawe zagranie. Bardzo fajne zagranie. Na trzecim miejscu mamy gole Frytki Belgijskie w Krakowie, drużyna Frytki Belgijskie w Krakowie. No i dwa mecze i dwa przepiękne uderzenia w meczach. Tak, dwa gole z dystansu. Właśnie ciekawe, że w dwóch meczach takie uderzenia się perełki drużynie przytrafiły. No i zobaczymy, czy w kolejnych też będą tak trafiać. Tak, gratulujemy strzelcom bramek. Mecz Motul-Salwa i tutaj interwencja Sebastiana Szweda. Warto ją zapamiętać, warto ją zobaczyć. W bardzo dobrej formie był Szwed w tym spotkaniu. Kilka razy ratował salwę przed utratą gola. No i wybraliśmy tą interwencję, żeby niejako na potwierdzenie tych słów. No i na koniec troszkę z futbolem Ligi Śmiechu. Na początek meczu PM Valpociano, no i no nie trafienie do pustej bramki zarówno z jednej strony i z drugiej. Ciekawa sytuacja jest taka, że te akcje następowały zaraz po sobie. Jedna po drugiej, tak. Więc to no, akurat powiedzenie, że niewykorzystane sytuacje się mszczą tutaj nie miało zastosowania i obie drużyny zmarnowały dobre okazje. No i na koniec takie bramki
kuriozalne. Najpierw, o których też było głośno. Też było głośno i no, wywołani zostaliśmy do tablicy, że warto się przyjrzeć tym zdarzeniom, więc no, prezentujemy je także w tej rubryce jako nie najlepsze zagrania tygodnia, czyli mecz Solar Twinezini. No i tutaj dwa kiksy pełniące funkcję bramkarzy w tym spotkaniu, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No i też gol kuriozum, kolejny gol samobójczy, kuriozalny. Tutaj niezniszczalni brylują i no, też bez udziału przeciwnika Swojak. To wszystko w tym programie. Coraz bliżej do końcowych rozstrzygnięć futbolu Widzę Szóstek. Zapraszamy na magazyn już za tydzień.